się na jezioro Luis razem z dziećmi. Będziemy próbować sobie wejść na jezioro Agnesta. Taki krótki spacer. Także zapraszamy razem z nami. Także zaczynamy spacer na jezioro Agnes. Mamy do przejścia 7,5 km w stronę, przewyższenia 400 metrów. Piękny dzień, minus 5 stopni. Jest to pierwsze jeziorko na naszej trasie do jeziora Agnes. Gdzie można sobie kupić herbatę, ale widać, że nie dzisiaj, bo jest zamknięty. A my akurat mamy swoją, także nie potrzebujemy nic tutaj kupować.
wchodzimy z powrotem do jeziora Louis. Cały spacer zajął nam 2,5 godziny. Także nie jest źle. Teraz jeszcze 2 godziny do domu samochodem. Ale już zdecydowanie turystów przybyło. Także dziękujemy, że byliście z nami. Pozdrawiamy wszystkich. Do zobaczenia następnym.